Cześć wszystkim! Jak tam wakacje? Udane? Udane. A cóż takiego można robić w wakacje, żeby nazwać się udanymi? Spać, leżeć na kanapie przed telewizorem, grać na komputerze bez ograniczeń i zwiedzać nowe tunele odkryte przez speleologów. Ja tam jestem zadowolony. Niektórym wystarczy bardzo niewiele. A ciebie co ugryzło? Stałaś taką nogą? Przepraszam, to nie twoje. Jestem zła na cały świat. A konkretnie, co ciebie tak złości? Kiedy byłam u wujka w jaskini Jedowarzowej, w dawnej Jurze Krakowskiej Częstochowskiej, obejrzałam kilka starych filmów z życia na powierzchni ziemi. I nie uwierzycie, co zobaczyłam. No to opowiadaj, bo tak sprzedzie pan sobie kolor. Wyobraźcie sobie, że kiedyś w wakacje dzieci kopały się w szybach i ziołach, łaźmy po drzewach, doiły krowy i karmiły kury. Nie przesadzaj, co może być miłego w dojeniu krów czy karmieniu kur? Nic nie rozumiesz. Nie chodzi o samą pracę, ale o to, co ją wykonywano. No właśnie. Krowy pasły się na rozległych łąkach, pokrytych kolorowymi kwiatami, pod bezchmurnym niebem, jaśniejącym nad nim słońcem. Nie potrafię sobie wyobrazić tego niebojącego. Chociaż też widziałam na jedno starych filmach, wydają się takie jakieś nieprawdopodobne. Ja też mam takie problemy. Do tego te wschody, zachody słońca, księżyc, gwiazdy, czy zapach kwiatów. A śpiew ptaków, los potoków morskich, a kolorowe motyle. A słyszeliście o słowie, że lata i niedźwiedzie polarne? No jasne, przecież chodzimy do szkoły. Zauważyliście, że w szkole uczymy się o świecie, którego już nigdy nie będzie? Właśnie również nic źle nie będziemy, na pewno rozwalimy nasze pytanie. Tak? Nie słyszałam. To takie dawne stworzenia, podobne do myszy, które drążyły w ziemi tunele. Zdrapienie dawnych ogrodników. No więc właśnie, dzięki naszym kochanym przodkom żyjemy w wielkim kretowisku. Jak tu się nie złościć? Niestety nie. Były ślepe. Nie byłabym zadowolona, gdyby ktoś nazwał mnie kretem. Ale coś w tym jest. Żyjemy pod ziemią jak krety. Słyszałam, że naukowcy z NASA zbierali próbki z powierzchni ziemi. Myślisz, że natura się odrodzi i będzie powierzchni na powierzchni? Za kilkaset lat. Może tak. Prędzej tu kaktus wyrośnie. Nie bądź takim pesymistą. Z matką naturą nigdy nic nie wydobywa. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło was widzieć. Widzę, że wakacje nam służyły. Urośliście, cienie pod oczyma zmniejszyły się. A jak tam zapał do nauki? Jak na szóstoklasistów, to miny macie raczej niechęcie, bo niewiele mamy powodów do radości. Coś się stało? Nie wypoczęliście? Tylko co to za wypoczynek, proszę pana? Ja tam jestem zadowolony. Nie ruszałem się od komputera. Tak, tak. To by tylko komputer w głowie. Bo my, proszę pani, rozmawialiśmy o tym, jak odpoczywają nasi rówieśnicy w erze naziemnej. Okazuje się, że nawet dojenie krów czy karmienie kur miało się zgodę, ale przecież nasz świat... Ale co to za świat, proszę pani? My nie chcemy żyć w kretowisku. W kretowisku? Skąd taki pomysł? Bo żyjemy pod ziemią, jak krety. Spokojnie, nasz świat nie jest taki zły. Nie grożą nam wojny, epidemie. Wszyscy mieszkańcy podziemia mają równe prawa. W pracy wyręczają nas roboty. Możemy zwiedzać zainteresowania, uczyć się. A wie pani, jak pachnie czerwone, soczyste jabłko? Albo świeżo upieczony chleb? Czy nie chciałaby pan poczuć ciepła promieni słonecznych na twarzy? No dobrze, poddaję się. Macie rację, jednak nie mam wpływu na to, co się stało. Nasi przodkowie... Nie myśleli o przyszłych pokoleniach. To pewne. Nie do końca. Ekolodzy walczyli o ochronę
świata przed zagładą. Bo tym światem rządziła pyszna eko, ale ekonomia, pieniądz. Ważniejszy był rozwój przemysłu, wytwarzanie dóbr materialnych, niż ochrona środowiska naturalnego. No i mamy tego efekty. Dzisiaj jest pierwszy dzień nowego roku szkolnego i pierwszy dzień szybkiego lata. Powinniśmy być szczęśliwi, więc nie rozmawiamy o błędach naszych przodków. Bawmy się. Obejrzyjcie instalację, którą przygotowali na młodsi mieszkańcy podziemia. Trzeba, byśmy zawsze mogli widzieć zieleń, kwiaty, no i niebo.